Umówmy się, stuki, póki. O, oni wszystko zablokowali, okna. Więc przyjeżdżają zmieniać nam dach. Zanim zrobiliśmy dach, to kontraktorzy, którzy tu przychodzili, pokazali nam parę próbek, jak to wszystko wygląda, na ile to jest lat, gwarancja. I takie są różne odcienie. Nasz wcześniejszy kolor był chyba coś takiego, czy coś takiego, troszeczkę tak z pomarańczowym, ale nie aż takim. I tutaj są pokazane, jak będą te dachówki leżały. Te domy wyglądają naprawdę ładnie, ale jeżeli chodzi o jakość tych dachów, to nie przecieka, to jest niby ok. No wiadomo, zawsze się zdarzą jakieś przypadki. Wszystkie dachy są praktycznie z tego czegoś. A tu mamy różne kolory. Pod to idzie izolacja. Można sobie wybrać różne kolory. I jak oni instalują te panele, tutaj następna próbka z kolorami, mają różne grubości, także standardowa jest chyba 0,46 cala, a pod spodem są taka plywood, czyli takie deski drewniane i do tego na to idzie jeszcze taka cienka folia, ale ona też jest nieprzepuszczająca. Chcę zobaczyć, czy kolor dobry przyszedł. Dobry. Taki to miał być, o, czarny. To są, widzicie, patrzcie, ci idzie złamać szybko. Takie asfaltowe jakby dachy, więc przywieźli wczoraj palety. U nas właśnie takie są dachy. Nawet nie zauważyłam, te dekoracje wszystkie mi ściągnęli. Nasz dach wcześniej był taki troszeczkę jaśniejszy, a chciałam, żeby był ciemny, czarny z szarym, żeby to po prostu tak ładnie wyglądało. Ok, tu jest nasza AC, czyli air conditioner. O, chłodzenie. O, widzę, że większość okien tak zablokowali. Super, przesunęli nam wszystkie meble. I ten siding, kochani, my mamy aluminiowy, ale on przy gradobiciu bardziej zostawia takie, wiecie, kropki i dęty. On będzie zmieniony na winylowy. Jezuś, ja patrzę na tych facetów, to się boję. Dachówki latają. Słychać w domu, jak to wszystko ściągają takimi widłami, podważają to coś i wrzucają na dół. Musimy uważać, bo mówili, że może coś na głowę zlecieć. Dobrze, że się akurat odsunęłam, bo słuchajcie, młotek im spadł i tak leciał. Lepiej się schowam. Szefowa musiała tylko nadzorować sytuację, a w domu to dużo głośniej słychać. No, tu w domu głośno słychać. Jak byłam do góry, przy samym właśnie suficie, w łazience, ja mówię, kurczę, robiłam sobie rzęsy, teraz myślałam, że normalnie, że zawału dostanę. Bo trzeba było trochę make-up położyć, bo słuchajcie, ja już nie śpię trzecią noc, nie wiem czemu. Ogólnie mam taki czas, w ogóle zadyszkę, się boję, że będę miała tak jak mój tata, astmę. A tu u Jamesa, jak słychać, jak robią. On właśnie tutaj w tym pokoju przy kuchni pracuje teraz. Więc taki inny odcinek, ale taki bardziej techniczny. Jeszcze coś nagram, jak skończą robotę. Ma im to zająć cały dzień około. Na razie, pa. Tutaj najbardziej to słychać. Ale akurat chłopaki przystali. O, idą. Dobra, idziemy pracować, nie będę nadsłuchiwać odgłosów. W sumie w basemencie to najmniej słychać. Póki
póki tu jestem, to już Wam pokażę, że nawet zapomniałam nagrać, no bo chociaż do mojego kanału drugiego, tego po angielsku, już się wyrabia ciasto, jest trochę większe, dopiero godzinę stało. Chlebek z 4 składników. Zajadam amerykański string cheese. Ja jem tak, jak się jeść. Czyli stringi. Nie wiem, czy macie coś takiego, pewno już tak. Ale na przykład jeszcze do niedawna, parę lat temu, nie było takich onion rings u Was. Mama gdzieś to dostała w Lidlu czy w Biedronce. Ja lubię sobie tak wiązać to. Onion rings, czyli kółeczka cebulkowe. Mama to dostała na tak zwanym tygodniu amerykańskim, który chyba jest w lipcu. Tak jak Święto Niepodległości tutaj. Więc pewno macie string cheese. Już teraz. I tak się go powinno jeść. Pawełek je. Tak. A ja właśnie lubię te paseczki. Przestało pukać. Właśnie zdałam sobie sprawę. Czyżby już położyli cały dach? To raptem 4 godziny tylko były. O! Zaczęło stukać z powrotem. Czyli jeszcze nie koniec. Jak pokazywać, to pokazywać. La burdelo z tyłu, proszę Państwa. I zobaczymy, jaki progres jest. Słuchajcie, gdybym nie wiedziała, że tamten mój dach jest troszeczkę inny, taki w czerwony wpadający, to bym nawet nie zauważyła dużej różnicy. Nie wygląda to przy słońcu na czarno-szary, a taki ma być. No, ale taki jest. A tu proszę, skrawki dachu leżą. Zobaczcie, widzicie? Takie to ci u nas dachówki. No, szary mi dalej. No, nie czarny. A, bo on się przeplata. Jedne są jaśniejsze, jedne ciemniejsze, tak jakoś trochę. Panowie przyjechali, będą robić siding. Panom kawkę zrobiłam. Niby tak się tu nie robi w Ameryce, ale wyniosę im, bo dzisiaj tak zimno i w ogóle. Niby jest ich 3. Ostatnio na dachu ich było 8. Zobaczymy, jak to wyszło. Ładnie. Pięknie. Looks good, thank you. Słuchają chłopaki meksykańskiego radia. I robią obiciówkę. Super to wygląda, taka jaśniejsza niż była. Naprawdę fajnie. Naprawdę, naprawdę mi się podoba. Taka ładna. W sumie ciągle jest nieźle, 12 stopni. 3 dni im to zajmie. No i dach oczywiście, pomimo że w słońcu, dużo ciemniejszy, więc bardzo mi się podoba, bo fajnie odbija, lepiej odbija niż tamten. Ważne, że nowy, ale naprawdę ciemny kolor, fajnie to wygląda. No i oczywiście ten siding, troszeczkę tutaj jest na górze, trochę. I jest obudówka dookoła całego domu, zaraz Wam pokażę. Cieplutko ma być w ten weekend, oh my goodness. Są te okna przyziemne od basementu, czyli od tej naszej piwnicy. Tutaj jest zacienione, więc to nie widać, ale jest naprawdę fajny, taki neutralny kolor. My mieliśmy troszeczkę ciemniejszy, ale ogólnie myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Świeżutko, nowo. Kochani, trochę inny techniczny filmik, bo chciałam Wam po prostu pokazać coś nowego, coś innego. A nie widziałam, powiem Wam szczerze, dużo youtuberów, nawet jak tak sobie patrzyłam, żeby zobaczyć, kto co o czym opowiada.
dla niektórych, więc to będzie pewno nudne, dla niektórych nie. No nie wiem, myślę, że czasami nagrać coś innego, pokazać z innej strony, jak też takie normalne życie wygląda, z czego tu się domy buduje, jak się buduje, jest też dla kogoś tam na pewno przydatne. Także mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie, łapki w górę i do zobaczenia w następnym. Pa!